wyrosły w czwarteczek. Czwarteczek i to całkiem wcześnie dzisiaj do Was zaczynam mówić. Rozwiozłam oczywiście dzieci z rana do szkoły, do przedszkola. Wróciłam, wypiłam kawę i wzięłam się za robienie ajwaru, bo papryk nam się sporo narobiło. Więc jestem właśnie w trakcie przygotowania. W międzyczasie jakiś tam obiad dla dzieci klecę. Co by było najlepiej na dziś i na jutro, bo jutro może mnie nie być wczesnym popołudniem, więc Paweł będzie musiał tam dzieciaki obsłużyć po szkole. Teraz muszę wyskoczyć na miasto, załatwić parę rzeczy, kupić książkę do religii dla mojej czterolatki. Wyobraźcie sobie, że nawet dla czterolatka książka do religii jest potrzebna. No i dobra. Przyszłam pod wiatę, bo tutaj mam cebulę, którą moja mama wykopała parę dni temu. I od razu pomyślałam, że przełożę tę cebulę do plastikowej skrzynki, ale widzę, że nie mam tutaj wcale wolnej skrzynki, tak jak myślałam, więc nic. Ogarniam temat i wracam do domu. Myślałam, że cieplej jest. Jest tak sobie, ale może jest wcześniej, więc może jeszcze będzie lepiej. I znalazłam kredki przy okazji, których szukałam już ostatnio, więc to też wraca do domu. Okej. Kończę i biorę się do roboty. Tutaj już mam upieczoną paprykę i obraną ze skóry i jedna moja obserwacja jest taka, że żółtą paprykę dużo gorzej się obiera ze skórki niż czerwoną. No i tutaj zaraz będę wrzucała do pojemnika, tu nam się jakaś zupa robi dla dzieciaków. No i działam, zaraz sobie zrobię jeszcze jedną kawkę, zanim przystąpię do pracy właściwej. No i tak, moi drodzy, wygląda ajwar, już przygotowany. Pachnie całkiem miło w domu, Paweł, jak ona będzie smakowała, tylko coś mi rzadki wyszedł, tak mi się wydaje, a może zawsze taki wychodzi, już nie pamiętam. W każdym razie skończyłam, zupa się robi, pomyślałam, że zrobię chyba ogórkową dzieciakom, zobaczymy. Na razie niech się gotuje, a ja lecę na miasto, bo Paweł też musiał wyjść, coś tam zrobić, jadę na pocztę, także do dzieła. Fajna pogoda, to dzisiaj jeszcze trochę skorzystamy. No nie? Jestem nawet tak miła, że ci plecak niosę. Ale faktem jest, że jest bardzo ciężki. Z nich już będzie moja krzywda. Idziemy po maluszki. Jakim będzie mama krzywda? Komplet już idzie koło mnie. A ja obładowana jak wielbłąd. Plecak, bluzy, rzeczy zalane z przedszkola po łebku. O, jeszcze drugie, znaczy nie po drugie śniadanie, tylko pod wieczorek. Klarcie chyba, bo Władek oczywiście opędzlował. Idziemy na zupę do domu. Co to, Władziu? Mogę przejść? Nie. Mama, patrz! Co? Tutaj jest przejście. Okej. Chodź, Władek. Jest tak ładnie, świeci słońce, jest ciepło, że idziemy pod wiatr odrobić lekcję. Matylda nie jest zadowolona, bo wolałaby się pobawić. I ja to nawet rozumiem, ale Matylda, sorry, no obowiązki są obowiązkami. Jak nie zrobisz teraz lekcji, potem się zajmiemy innymi rzeczami, pójdziemy pod Wasze rowery i wrócimy późno. Zdążysz, spokojnie. Dobra, działamy. Jak dajcie mi wodę? Już. Czemu się nie pójdziecie bawić czymś? Klara się przesiadła na większy rower. No i daj radę, łobuz. A co, sama musisz, musi ci tata pomóc wystartować, czy co? Tak. A próbowałaś sama? Tak. I jak? Nie. Trochę ciężej niż na tamtym małym. Tak. Ale się nie poddawaj, dasz sobie radę. Na tamtym małym by było lepiej. Ale tym się chyba lżej jedzie, nie? Tak. No właśnie. Będziesz mnie doganiać. No. Prawda, Klara? Jego rower jest u cioci Sandry. To jest przekąska, co? Mhm. Odbierasz mi na jutro do przekąski? No może coś zostanie. Proszę. My też chcę napisać. Mamu! No słucham cię. Masz zupę, zacznij od zupy. Ładeczku! Siadaj do zupy. A dlaczego płaczesz, Wadziu? Władek chce serek, a ty chcesz wodę. Woda będzie po zupie. Dobra, jemy. Dobra. Idziemy, koleżanko. O Boże, tak strasznie. Przez godzinę będziecie tęsknić. Chodźcie. Idziemy do skrzyńska. Nie, to nawet dobrze jest z mamą. Czekajcie. O, weźmiesz mi to, podasz? Któreś?
I chodźcie do kosza. O, które zaniesie do kosza? Ja! Jeszcze jeden jest. O, matko! No weź, Madeleno. Mam. Podnieś. Dzięki. Dobra, chodźcie. No sama nie idę, idę z wami przecież. Tam nie... Ja wiem, jaka to droga. Jaka? My jechaliśmy tędy, więc gdzieś powinny być myszki. Tak, gdzieś tutaj zdechłe myszki mijaliśmy. Możecie szukać. Ja znajdę takiego bebra, takiego coś czarnego. Mhm. Tak, i bo miała taka uszy duże. Mysz? Tak. Albo królik. Albo królik. Kawę wypiliśmy z soteczką. Wypiłyśmy. I wracamy z towarzystwem na rowerach do domu. Chłodno się zrobiło trochę, ale nic. Przewietrzymy się na wieczór. Idziemy się kąpać i spać. No i Klara też jedzie. Co jest? Dobry cwaniak mały.